Dzisiejsza liturgia słowa niesie sporo różnych tematów, choćby temat tego, że nikt z nas nie jest niezastąpiony i jak dojdzie co do czego, to można nas wymienić i Pan Bóg może to zrobić. Mowa jest też o tym, że Pan Bóg ufa człowiekowi bardzo, nawet słabemu, i powierza mu rzeczy bardzo poważne i bardzo ważne, i od naszych decyzji wiele zależy, bardzo wiele. Mowa jest też o pokorze, o byciu uniżonym, bo jak się ktoś wynosi za bardzo i wydaje mu się, że jest kimś, kim nie jest, no to pęknie w końcu jak balon, ale przede wszystkim nic nie będzie kapował, bo to jego rozdmuchanie wewnętrzne będzie mu zasłaniało prawdę. A ja jednak chciałbym zwrócić się do czegoś innego troszeczkę po przeczytaniu liturgii słowa i w dodatku jeszcze po lekturze z zeszłego tygodnia jednego z czytań w godzinie czytań brewiarzowej. Mianowicie, zanim dzisiaj prorok Izajasz zostaje wysłany po to, żeby mówić do Szebny i oznajmić mu informację o tym, że kończy się jego czas działania, że będzie wywalony i ktoś inny na jego miejsce przyjdzie. Więc zanim Izajasz otwiera usta i mówi o tym, to sam ma pewną przygodę, dosyć niewąską, powiedziałbym, bo pewnego razu ma wizję w świątyni Pana Boga i ma świadomość, że skoro widzi jego chwałę, no to krucho z nim, bo dostrzega swój grzech i mówi o tym grzechu. Co ciekawe, jest to grzech związany z ustami. Mówi: jestem przecież człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu, który ma wargi nieczyste. Zatem to nieczystość ust jest tutaj lękiem Izajasza, jest jego grzechem, który rozpoznaje. Grzech ust, grzech warg. Dosyć to jest ciekawe i w kontekście całej dzisiejszej liturgii słowa myślę, że ma swoje znaczenie. I ja to odczytuję jako taki komunikat ważny dla mnie samego. W drugim czytaniu święty Paweł mówi i zadaje pytanie w zasadzie retoryczne. Kto poznał wielkość Pana Boga, jego mądrość, jego plany? Kto może coś mu doradzał, kiedy Pan Bóg stwarzał wszystko, kiedy Pan Bóg planował? Kto może poznać plany Pana Boga? No, pytanie jest bardzo ważne, bo przecież my często szukamy woli Pana Boga. Chcielibyśmy ją wypełnić. Chcielibyśmy być Panu Bogu posłuszni nawet. Są przecież takie pragnienia w naszych sercach. Ale ta wola nie zawsze jest nam znana. Nie zawsze ją odkrywamy. I jednym, myślę, z powodów, dla których jest nam trudno odkryć wolę Pana Boga, jest to, że gadamy. Że jesteśmy wciąż rozklekotani. I wcale nie chodzi tylko o nasze usta, bo to byłoby zbyt proste. Ale chodzi o coś poważniejszego. Chodzi o słuchanie samych siebie w myślach. Do tego zaraz jeszcze dojdę. Ale myślę sobie, że kiedy Pan Bóg mówi bardzo surowo do Szebny przez Izajasza w pierwszym czytaniu, choć mamy tylko mały fragment tej całej historii w liturgii słowa, to stało się tak dlatego, że Szebna, myślę sobie, nie słuchał Pana Boga. Postanowił sam, tu Pan Bóg się wkurzył mocno na to, Szebna postanowił sobie wykuć grobowiec w skale, pozostawić jakąś pamiątkę po sobie, znak swojej wielkości. Może i w samym założeniu nie było to takie złe, głupie, ale nie było prawdopodobnie wolą Pana Boga. Stąd może nawet ludzie Szebne by faktycznie podziwiali, oklaskiwali, ale Panu Bogu i tak się to nie podobało.
To już jest też pewna informacja, coś, co może nam pomóc, bo czasami jest tak, że ludzie nas chwalą, biją brawo, mówią, ole super, pełen czat. I my się na to łapiemy, jak takie małe wróbelki, chwytamy to i wydaje nam się, że ci ludzie mówią prawdę o nas. A prawdą jest to, że najczęściej ludzkie pochwały są trucizną, na którą się łapiemy i przestajemy wtedy słuchać Pana Boga. Przestajemy opierać się na Jego opinii, zdaniu o nas, a łapiemy to, co mówią o nas ludzie. Być może tak było w przypadku Szebny, tego nie wiem, ale w każdym razie zostaje odrzucony. I w drugim czytaniu jest trochę podobnie. Pan Jezus w Ewangelii chciałem powiedzieć właściwie. Pan Jezus pyta uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. I ludzie dużo mówią o Jezusie. No, że jest może tym, albo tamtym, siamtym lub owamtym. Ale ludzie mówią to, co im się zdaje. To, co gdzieś tam może usłyszeli od kogoś. A nie mówią tego, co jest istotne. I kiedy Jezus pyta, a wy za kogo mnie uważacie, to dopiero Piotr mówi to, co jest istotne, czyli to, co Pan Bóg powiedział. I wielkością Piotra w tej sytuacji nie jest to, że wykumał, że gdzieś wynalazł te informacje, wydedukował ją, ale dlatego, że pozwolił Panu Bogu mówić w sobie, że dopuścił głos Pana Boga, że dał ciszę, miejsce Bogu w sercu i usłyszał, kim jest Jezus. I dlatego może powiedzieć prawdę o Panu Jezusie. Zatem odpowiadając na pytanie Pawła z drugiego czytania, kto poznał myśl Pana, kto odkrył Jego wolę, to ten, który słucha. Nasze myśli są trochę tak jak rura. Takie głupie mi przyszło skojarzenie, ale takie mi przyszło do głowy, właśnie to mówi o nim. Nasze myśli mogą być jak rura i przez rurę mogą płynąć całkiem rozmaite rzeczy, na przykład jakieś bardzo przyjemne. Jak ktoś lubi Pepsi-Cola albo Coca-Cola, która zżera żołądek, no to może takie coś płynąć fajnego na przykład. Albo czysta woda, która zdrowia doda i orzeźwia i w ogóle bardzo pożyteczne sprawy. Ale mogą też płynąć bardzo cuchnące, na przykład ścieki, jakieś w ogóle odrażające rzeczy. I tak może być z naszymi myślami. To miejsce w naszej głowie może być zajęte myślami dobrymi albo złymi. I tu Pan Bóg zostawia nam wolność, bo jest to sfera naszej wolności. Pan Bóg się niejako nie wtrąca, nie przymusza. Oczywiście mamy robić to, co jest dobre, ale ostateczna decyzja, jaką myśl przyjmiemy i co za myśli będą w naszej głowie, należy do nas. I chyba jest często tak, że lubimy słuchać swoich myśli, lubimy słuchać siebie w swoich myślach. Czasami się lubujemy tym wręcz. Jest to bardzo przyjemne, ale tym samym możemy nie słuchać Pana Boga, odrzucać Jego. I to jest właśnie ten kłopot. To jest ten kłopot gadania, kłopot niesłuchania, kłopot braku milczenia naszego. A jeśli my nie milczymy, no to milczy Pan Bóg, bo zagłuszać się przecież i przekrzykiwać Pan Bóg nie będzie razem z nami. Więc czeka na milczenie, na ciszę w naszej głowie, żebyśmy przyjmowali myśli, które od Niego pochodzą, Jemu się podobają i do Niego prowadzą. I jeśli nie będziemy tak robić, jeśli będziemy się lubować w swoich tylko myślach, bardzo ciężko będzie nam odkryć Pana Boga wolę, Jego myśli, Jego pragnienia, które są nam niezbędne, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy mogli być blisko Niego. Zatem bierzmy przykład dzisiaj ze świętego Piotra, który pozwolił mówić Panu Bogu. I proszę, jakie sympatyczne rzeczy się następnie zdarzyły. Pan Jezus dał mu wielką odpowiedzialność, wielką łaskę, no bo Piotr potrafi słuchać, potrafi być posłuszny Panu Bogu, potrafi dopuszczać Jego do głosu.